Dzień dobry świecie. Wow, nie mogę okna zamknąć, słuchajcie, tak wieje. Dzień dobry moi kochani, w ten jakże uroczy dzień. Oczywiście mówię to ironicznie, bo jest tak okropnie i ponuro. Trzeba się nakręcać na maksa, ja już wypiłam jedną kawę, zaraz zrobię drugą. I właśnie robię makijaż, jestem w zasadzie w połowie, nałożyłam tylko podkład, robię bardzo delikatny makijaż, chociaż dzisiaj najchętniej zostawiam w domu, to jednak muszę pojechać do skarbówki, załatwić jedną sprawę, co trochę mnie stresuje, mimo że ten urząd, ten nasz w Gdańsku, jest pełen naprawdę serdecznych ludzi, ja tam nigdy nie spotkałam nikogo niemiłego, to jednak zawsze każdorazowo czuję lekki stres, jestem ciekawa, czy też tak macie. Nie wiem, to samo mam z pocztą, z ZUS-em, zawsze jak idę do tych placówek, to jestem delikatnie zestresowana, nie wiem. W każdym razie miałam ochotę na niebieski liner z Banana Beauty, oni mają tak piękne teraz linery, jest 5 nowych kolorów, ten niebieski Take a Risk, bardzo mi się podoba, ale pomyślałam sobie, że jak na załatwianie spraw urzędowych, to jednak klasyka będzie lepsza, więc użyję tego brązu. Say so. I tak naprawdę, i tutaj mam jeszcze swatcha zwykłego czarnego linera Dramorama, który mam od wielu miesięcy, to jest mój ulubiony liner, nie pęka na powiece, jest bardzo trwały i przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze, osoba, która ma dwie lewe ręce do robienia make-upu, on jest bardzo łatwy przy aplikacji. Jak macie ochotę na zakupy w Banana Beauty, to teraz mam dla was kod, wiecie, że te kody działają 24 godziny i mam je co jakiś czas. Kod LOLA da wam 40% zniżki przy zakupie minimum dwóch produktów i do tego gratis wybieracie sobie liner, więc jest naprawdę super opcja. Tutaj mam dwa tusze, jeden, który niestety już wykończyłam, to jest mój ulubieniec Define Me, dlatego że on ma klasyczną szczoteczkę, której jestem wielką fanką i u mnie nowość Volume Up, którego użyłam dosłownie kilka razy i on ma już trochę inną szczoteczkę. Jeżeli mogę być z wami szczera, to zdecydowanie wolę tę szczoteczkę, aczkolwiek ten tusz też bardzo ładnie podkreśla rzęsy, ale sama aplikacja dla mnie jest fajniejsza właśnie tym tuszem, który wam przed chwilą pokazałam. Dwa rozświetlacze w sztywcie, ten ciemniejszy, taki bardziej złoty to jest Dear Sparkle, a jaśniejszy to Miss Glitter. Więc ja nałożę sobie ten jaśniejszy i nałożę go normalnie pędzelkiem. Spoko jest ten produkt w sztywcie, bo możemy go albo nałożyć palcem, albo właśnie pędzelkiem. Co kto lubi. Wygląda naprawdę ładnie, mamy naturalny efekt. Jeżeli chcecie mocniejszy efekt, to moim zdaniem nakładanie palcem tutaj się zdecydowanie sprawdzi. No i usta, mam ochotę na róż, albo to jest mój topowy kolor, mam go od dawien dawna i to jest Heels Up, to jest taki fioletowy róż i użyję też kredki. No dobra, zaraz mi ta pomadka wyschnie, właśnie za to ja uwielbiam, że one potrzebują dłuższej chwili, żeby zastygnąć, dzięki czemu są takie bardziej elastyczne i można łatwo wprowadzić poprawki. Także idę ogarnąć, słuchajcie, włosy. Wiem, że muszę zmyć te swatche, bo będę dziwnie wyglądać. I zobaczcie, użycie jaśniejszej konturówki do nieznacznie ciemniejszej pomadki daje bardzo fajny efekt takich naturalnych ust, mimo że ten kolor jest naprawdę taki zdecydowany jesienny, ale też nie jest za ciemny, więc bardzo bezpieczny na różne tam sytuacje zawodowe czy urzędowe. Więc kochani, link do Banany zostawiam wam na dole, tam też będzie info o kodzie. Gdybym ja osobiście miała wam coś polecić, to tusze do rzęs, linery, pomadki, w zasadzie wszystkie, jeżeli chodzi o kolorystykę, to nude, róże i właśnie te takie wpadające w fiolet. To są moje ulubione. Wciąż jest ciemno, ale humor milion razy lepszy. Bez kawy nie ma życia, a zrobiłam sobie kawę wiśniową, taką wiecie, aromatyczną, która pobudza zmysły i sprawia, że mi się po prostu chce pracować. Sprawa załatwiona. Jak zawsze spotkałam przemiłe panie, chociaż nie byłam w żadnej przyjemnej sprawie tutaj, ale naprawdę, tutaj tak przyjemni ludzie pracują w skarbówce. Nie mówię tego dlatego, że mam jakiś interes, tylko mówię to szczerze. Dobra, gdzie moja taksówka? Dzisiaj na obiad u nas makaron z brokułami. Szybkie, pyszne danie.
Czasami robię je w sosie serowym, a dzisiaj zrobię w takim śmietanowym z czosnkiem i będzie bez mięsa. Wysłałam męża po mięso i mówi, że nie ma. Normalnie nie było piersi z kurczaka już o tej porze. Więc trudno, będzie po prostu z samymi brokułami. Nie nagrałam wam obiadu, ponieważ wyszedł tak brzydki, taka po prostu papka, makaron z papką, ale to było zaskakująco pyszne, no bo to jest, wiecie, zawsze bezpieczne połączenie. Brokuły, czosnek, śmietana, parmezan, makaron gorący. Oczywiście można do tego dodać wszystko, co lubicie, my też robimy często to z kurczakiem. No ale mówię, nie było kurczaka w sklepie. Więc wege obiad. I miałam jeszcze robić banana bread, ale trochę mi się nie chce. Ochotę siedzieć pod kocem z kawką albo z herbatką i coś czytać, ale nie mam nic do czytania. Nie mam nic fajnego. Dobra, chyba teraz trochę grzeszę, bo mam w sumie taką jedną półkę, na której są jakieś książki jeszcze nieprzeczytane. Dobra, idę zobaczyć. Ja was w ogóle zabiorę ze sobą. Idziemy na tą półkę z książkami nieprzeczytanymi i zobaczymy, co tam jest. I sami zdecydujecie, czy powinnam kupić coś nowego. O! I możecie mi też coś polecić. Ale kocham kryminały, kocham thrillery, szczególnie psychologiczne. Ale jak jest taka aura dookoła i dużo stresu człowiek ma w życiu i dużo niefajnych rzeczy się dzieje, to jednak fajniej by było przeczytać coś, co ma dobry impuls. Tak jak oglądałam serial Emily in Paris, na Netflixie. On mnie wprawił w tak błogi nastrój, był taki pozytywny. I właśnie teraz muszę jednak chyba to swoje zamiłowanie do thrillerów gdzieś tam odłożyć na drugi plan i wybierać bardziej pozytywne pozycje. Polećcie mi coś, ale nie żadne poradniki, tylko jakąś prozę fajną. Proszę. Na pewno coś macie w zanadrzu, co niedawno przeczytaliście albo o czym słyszeliście coś fajnego. Dobra, idziemy zobaczyć w ogóle, co ja mam. Słuchajcie, nie jest tak źle. Tutaj od psa, pies jest taką podziałką mówiącą, to już masz przeczytane, a tego jeszcze nie. Mamy kilka, no, ciekawych pozycji. Mamy Robin Cook Nano, mamy Szklankę na pająki, mamy Ostatni raz, gdy rozmawialiśmy, nie wiem, czy to nie jest jakiś romans? Nie spodziewała się, że ten wieczór zmieni się w koszmar i odmieni całe jej życie. To nie jest romans. Ja nie chcę tego czytać, nie. O, to może być coś fajnego, taka inspiracja na dziś. Mamy też książkę Elżbiety Sieradzińskiej o Wandzie Rutkiewicz. Ona może być też dla mnie bardzo wartościową propozycją. I mam Dam ci to wszystko. A co to jest? Mistrzowski kryminał ohonorowany prestiżową nagrodą literacką, ale strasznie gruby. Wiecie, że kocham książki i ostatnio też audiobooki, bardzo się wkręciłam, ale takie grube książki mnie przerażają i miałam tak zawsze, słuchajcie, zawsze. Więc kurczę, no nie wiem, zaraz coś tutaj chwycę. To jest, słuchajcie, niewiarygodne, że sięgam po tę książkę. Pamiętam, że ją od kogoś dostałam, ale nie pamiętam od kogo. I tutaj jest z przodu dedykacja i to jest książka, którą dostałam od mojej widzki w 2018 roku na spotkaniu z widzami. Czyli ona czekała 2 lata na ten moment. Ja, słuchajcie, wierzę w znaki i wierzę w to, że w tej książce jest coś, co sprawi, że da mi otuchy, albo mnie zainspiruje do czegoś, albo może da mi odpowiedź na jakieś pytanie, które chodzi mi po głowie. No, zaczynam czytać i dam wam znać na pewno w jakimś vlogu. Także zapamiętajcie koniecznie tę historię. Biedny piesek, cały dzień śpi. Biedny. Normalny człowiek to już dawno by zrobił ciasto bananowe z tych bananów takich dojrzałych, a nienormalny człowiek ma zachciewajkę na gofry i przyjechał kupić gofrownicę. Yes. Bo nasza gofrownica zmarła śmiercią naturalną jakiś czas temu, ale i tak nie byliśmy z niej zadowoleni. Więc będziemy tu szukać jakiejś mocniejszej maszyny. Dobra, mamy to. Wybraliśmy taki sprzęt. To jest ciężkie. To jest chyba jakaś linia MPM. Nazywa się Sam Cook. Może kogoś to zainteresuje. Kosztuje 300. Ma wymienne te wkłady. Jak to się nazywa? No te wkłady. Więc można to umyć sobie. To jest plus niewątpliwy. Jest pięknie wykonany, jest taki bardzo stabilny. Niestety czarny, no wolałabym jakiś jasny. Jest ciężki, no ale w jednym sprzęcie mamy 2. I jeżeli chodzi o moc, to ma 1200.
1200. Więc bierzemy go. Idziemy. Jak przenieść się z tematu jedzenia na temat beauty? Bardzo proste jest to. Wystarczy zrobić kilka kroków między alejkami. Słuchajcie, przypomniało mi się, że miałam kupić nową suszarkę i wahałam się między tym Philipsem Kera Shine za 198 a tym Dryker, bo ten model, on jest droższy i to sporo, bo kosztuje 350 zł, ale on jako jedyny ma czujnik wilgotności włosów i obie te suszarki mają świetne opinie w internecie. Ta ma chyba więcej dobrych, aczkolwiek ta jest bardziej innowacyjna i chroni włosy przed przegrzaniem, więc chyba... No co, chyba ją wezmę. Tutaj zobaczcie, jakie zainspirowane Dysonem. Normalną suszarką włosy. Tą, którą mam teraz? No, mam ją parę lat. Ile ona dostałam od Mikołaja. Nie wiem, dostałam od Mikołaja. No to Mikołaj pewnie się tam kosztował w granicach 120 zł. No ogólnie można kupić dobrą suszarkę za 150 zł. Ja nie rozumiem teraz tak, suszysz włosy przez 20 lat zwykłą suszarką i nagle kupujesz suszarkę z nawilżeniem. Jaki to ma sens? Taki, że ona dba o włosy i one będą w lepszej kondycji, zobaczysz. Jasne. A jak nie, to ją oddamy oburzeni. Ale się cieszę. Uwielbiam takie, słuchajcie, spontany. Ja ogólnie, ja wiedziałam, jaką chcę kupić suszarkę, bo już dawno myślałam o tej. A potem ten temat gdzieś tam umarł i widzicie. Musiałam przejść po gofrownicy, żeby kupić suszarkę i mieć piękniejsze włosy. Piękna pogoda, piękna. A że obok Lidla przejeżdżaliśmy, a pani nie ma mąki w domu, znaczy ma resztkę, to postanowiła szybko to wejść, poza tym tak sobie się zapomyślałam. Kurczę no, gofry zainicjowane, inicjacja nowej gofrownicy i gofry bez truskawek i bitej śmietany, no w ogóle to nie uwlok loli, no hello. Także są truskawki, bita śmietaksa. O, tam mój kierowca na mnie mryga światłami. Ten to ma instynkt. I też śmieszne jest to, że ta torebka nazywa się Never Full, a ona u mnie jest Always Full. Aparat obsypany mąką pszenną, bo robię takie klasyczne gofry. To nie są fit gofry na mące żytniej albo pełnoziarnistej, cokolwiek. To są gofry na zwykłej pszennej mące z wymieszanym masłem z olejem, więc będzie tutaj tłuszcz, będą węgle, będą cukry. I zjem takie gofry z przyjemnością, bo w taki dzień nie patrzę się na takie aspekty. I jestem, słuchajcie, zdumiona, bo wybaczcie w ogóle to światło, no ale o, może tu będzie lepiej. Bardzo intensywnie dyskutujemy w DM-ie na temat tych wszystkich suszarek. I dużo osób mnie pyta, czemu nie kupiłam Dysona, bo jakiś czas temu się nad nim zastanawiałam, a potem stwierdziłam, że 1,5 koła za suszarkę to jest jednak przesada. Ja mogę wydać większą kwotę na coś innego, co nie będzie suszarką, więc zdecydowałam się właśnie na tego Philipsa Dryker. Niemniej, no, ma bardzo dużo dobrych opinii tutaj od Was. Jedną negatywną, a poza nią właśnie same dobre. Więc, no cóż, no, przetestuję i zobaczymy. A tymczasem już koferek jeden powinien się zrobić.